jest moja Matka Boska Częstochowska, moja imienniczka. Pierwsze spotkanie, Jasna Góra, rok 85, może 86. Niesamowite wrażenie, które jest w mojej pamięci aż do dziś. W moim domu jest kilka obrazków z jej obliczem. Dopiero teraz uświadomiłam sobie, że jeden wisi vis-a-vis łóżka mojego niepełnosprawnego syna Tomka. Ona czuwa nad nim i nad naszą całą rodziną. Jest ostoją w każdej trudnej chwili. Traktujemy ją jak członka rodziny. Zastępuje mi moją mamę, która odeszła do Pana. Maryjo, niepokalana dziewico, prowadź nas do swojego Syna.